Hola, hola, hola. Tuj, kowboju, gdzie ty jedziesz? No na rejs. Ale to jest auto MAGA. Cześć! Witam was, moje drogie fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś spotykamy się z 6648 LEGO System, czyli LEGO City, moi drodzy. I autko nazywa się Mag Racer, stąd też mój początkowy żart. Mag Racer, moi drodzy, jest to takie autko, jak widzicie tutaj na resorkach. Nim jednak sobie do niego przejdziemy, obejrzyjmy instrukcję, na którą los nie był łaskawy, no niestety. Moi drodzy, dość mocno styrana. Tu jeszcze jakaś poklejona. No, taka forma się niestety zachowała. Mag Racer wyjątkowo bez alternatyw, moi drodzy, tutaj jest. No i Mag Racer prezentował się w ten sposób. Jak widzicie, jest on szeroko pozaklejany oktanami. Oktan tu, oktan tu. Tu jeszcze z boku powinien mieć naklejeczki. No niestety ich nie zachował ten zestaw. No i tutaj, kurczę, obejrzymy go sobie teraz dokładnie. Zaczynając od kierowcy. Otwiera nam się tutaj ta jego kabina w ten sposób. Kierowca, no cóż, moi drodzy, możecie mieć oczywiste skojarzenia z serią Space. Wszak takie Hipole, no i możecie tu na rozdziku podejrzeć, pojawiały się w serii właśnie Space, moi drodzy. Prosty uśmieszek, no zestaw nie jest najmłodszy. No i ten kosmiczny skafander, to wtedy mogło być dziwne. Dziś takie wykorzystywanie nas już w żaden sposób nie dziwiło. Spójrzmy do jego kapsułki, kierownica, brak fotela. No i tutaj właśnie zamykany w ten sposób ten jego kokpit. Tutaj z tyłu, jak widzicie, ma znaczek Octan. Trochę się on zarzucił, ale patrzcie, on się wtedy tak poruszał. No to wtedy to był szał, moi drodzy, w latach 90. nie była to norma. Mało tego, mógł jeszcze góra, dół się tutaj poruszać w taki oto sposób. Jeżeli sobie jeszcze obejrzymy dookoła, no to co tu ciekawego widzimy? To chyba miał być silnik. To chyba miał być silnik, tak mi się wydaje. Na wierzchu taki by się fajnie chłodził. No i te resorki, moi drodzy, element, którego dziś absolutnie nie mamy. Spójrzcie, przyjrzyjcie się mu. O, to są po prostu sprężynki. Tak jest, prawdziwe metalowe sprężynki, które w ten sposób aż wam mogły poruszać. No moi drodzy, no nie powiem, patrzcie, jak on się mógł fajnie bujać, jak on mógł tu wchodzić w dół. No wyglądało to naprawdę fajnie, naprawdę cudownie, bym powiedział. No tutaj wiele elementów niestety się już zarzuciło w tym pojeździe, co jest słabe. Natomiast no moi drodzy, cóż zrobić, tak miały te białe klocki, szczególnie te wykowe, że właśnie tak się zarzuciały. No i moi drodzy, coś to dużo mówić. Mały, prosty secik, pocieszny, to będzie chyba jedna z moich szybszych recenzji. No bo cóż tu dużo więcej gadać, moi drodzy, o tym pojeździe? No nie ma co, no był kierowca w pojeździe na resorach, bujał się. W tamtych latach uważam, że naprawdę mógł być to fajny element, tym bardziej, że patrzcie, on mógł jedne koła mieć tak, drugie mieć tak, no naprawdę szał. Myślę, że tamten zestaw naprawdę może się było bawić w tamtych latach. Ba, w dzisiejszych latach też można by się jeszcze, uważam, nim świetnie bawić. Bo dlaczego nie? Niestety dziś już aut na resorach nie dostajemy. To jest niestety minusik dzisiejszych pojazdów. Tutaj ten oktan również jest znakiem, który wtedy fajnie rządził. Dziś jest on już raczej takim smatkiem gdzieś tam od czasu do czasu danym niż standardowo dawanym nam, proszę ja was, motywem w LEGO. Także jeszcze raz 6648, moi drodzy, Mag Racer. On tutaj jeszcze powinien mieć, no właśnie, kilka elementów, jak widzicie. O, tutaj mówię, tą naklejkę, czerwoną antenkę powinien również mieć. Niestety jej też nie mam. Szczególnie, że spójrzcie, jaki tu był jeszcze inny ciekawy element. Tak jest, taka naklejeczka w kształcie flagi. No, ciekawe, ciekawe to, moi drodzy, wszystko było bardzo. Dzięki za kolejną wspólną recenzję na moim kanale, w tymże szybkiej recenzji. Mag Racer oczywiście pojawił się w moim sklepie przystańklocków.pl. Natomiast no pewnie już z niego zniknął. Jeżeli lubicie stare zestawy, zaglądajcie do mojego sklepu ze starymi klockami właśnie przystańklocków.pl. A ja się dzisiaj z wami żegnam i widzimy się oczywiście wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!